Dzień dobry. Pytanie, od którego dzisiaj zacznę odcinek, może wydać wam się trochę dziwne, może trochę nie na miejscu, ale wiecie, jak wygląda słońce? To znaczy na przykład, jaki ma kolor? I wiem, że ci z was, którzy bardzo się czepiają różnych drobiazgów, mogą powiedzieć, że pytanie jest nieprecyzyjne, bo nie chodzi mi na przykład o to, jak słońce wygląda z Ziemi czy z kosmosu. No to załóżmy, że z kosmosu. Oczywiście odpowiedź jest bardzo łatwo znaleźć, przeglądając różnego rodzaju strony internetowe. Słońce jest białe. Emituje światło, które jest składowo wszystkich kolorów tęczy, a kiedy się nałoży je na siebie, to otrzymujemy właśnie światło białe. I tak na marginesie od razu warto wspomnieć, że w internecie równie łatwo można znaleźć zdjęcia, które pokazują, jak wygląda podczerwieni, czyli jeżeli chodzi o fale dłuższe niż zakres widzialny, czy jeżeli chodzi o mikrofale, fale radiowe, to są jeszcze dłuższe fale, albo fale krótsze, ultrafiolet, promieniowanie gamma. To wszystko pięknie, ładnie wygląda, ale musimy pamiętać, że to jest próba przedstawienia czegoś, co jesteśmy w stanie zmierzyć odpowiednią aparaturą, przesuwając to wszystko do zakresu, który jesteśmy w stanie zobaczyć naszą aparaturą wrodzoną, naszymi oczami. Wiem, że to zabrzmi karykaturalnie, ale widzimy tylko to, co możemy zobaczyć tak naprawdę. To jest jedna sprawa, ale nie ma też tak, że co z oczu, to z serca i że tymi niewidzialnymi dla nas zakresami promieniowania nie mamy co się przejmować. Zresztą doskonale świadczy o tym ubiór, który mam na sobie. Między innymi dlatego wygląda jak taka tania, polska, marna, słomiana podróbka Chucka Norrisa. To znaczy, okulary na moich oczach chronią oczy przed zbyt jasnym światłem z zakresu widzialnego, czyli chronią mnie przed oślepieniem. Ubranie, rzecz jasna, podobnie jak kapelusz, chroni mnie przed działaniem podczerwieni, czyli takiego, możemy powiedzieć, nośnika temperatury. Stanowi kolejną warstwę izolacji. Jeżeli chodzi o ochronę na przykład głowy, nie chciałbym w tym momencie, żeby mózg mi się przegrzał. Promieniowanie radiowe i mikrofale to promieniowanie tak zwane niejonizujące, więc jego oddziaływanie, jeżeli chodzi o tę ilość, która pochodzi ze Słońca, na organizm człowieka można, no szczerze mówiąc, zaniedbać. Przed promieniowaniem gamma raczej skutecznie chroni nas nasza magnetosfera, ale jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałem i co łączy wszystkie moje metody ochrony przed Słońcem. I to jest właśnie bohater tego odcinka, promieniowanie ultrafioletowe. Soczewki czy szkła w moich okularach mają filtr promieniowania ultrafioletowego, chronią moje oczy przed oddziaływaniem tego promieniowania. Ubranie, które jest ciemne i grube, również zatrzymuje ultrafiolet. Kapelusz to samo, jest w stanie zatrzymać ultrafiolet, ale jest jeszcze coś, czego nie widzicie, a mianowicie warstwa kremu z filtrem przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu, który pochłania to promieniowanie i je rozprasza, która jest na mojej skórze. Dlaczego to wszystko robię? Ano dlatego, że ultrafiolet potrafi być bardzo, ale to bardzo nieprzyjemny i zwyczajnie musimy się przed nim chronić. Znaczy nie jesteśmy w stanie się od niego całkowicie odizolować, ale jeżeli będziemy z nim przesadzać, to grożą nam dosyć poważne rzeczy, bo potencjalnie na przykład nowotwory. A dlaczego? No o tym opowiem więcej właśnie w dzisiejszym odcinku. W tym miejscu można przywołać dwa porzekadła. Pierwsze, że każdy kij ma dwa końce, a drugie, że nie każdemu psu na imię Burek. Co to ma do promieniowania ultrafioletowego, być może zapytacie? Już tłumaczę. Po pierwsze to, że pomimo iż jest on nam w stanie wyrządzić nie lada krzywdy, to prawda jest taka, że bez niego naprawdę trudno jest żyć. Widzicie, ludzie to takie dziwne organizmy, które do funkcjonowania potrzebują substancji, które nazywamy witaminami. Jedną z nich jest cholekalcyferol, który możecie znać jako witaminę D3. Jest to substancja, której od 80 do nawet 100% zapotrzebowania zaspokaja, moglibyśmy rzec, produkcja własna. Witamina powstaje bowiem w skórze z udziałem promieniowania ultrafioletowego i w krajach, w których efektywne nasłonecznienie nie jest duże, często niezbędna jest jej suplementacja. Oczywiście nie jest tak, że jesteśmy skazani na ciągłe przebywanie na słońcu, bo według kalkulacji wystarczy około 20-30 minut, dwa razy w tygodniu ekspozycji twarzy, rąk i nóg w umiarkowanym klimacie, przy umiarkowanym nasłonecznieniu, żeby pokryć, żeby wyprodukować całe zapotrzebowanie witaminy D3 dla człowieka w tym okresie, ale jednocześnie mówię o tym, bo nie można powiedzieć, że UV jest złe, unikajmy i koniec, i zamknąć ten rozdział. No nie, bo tak jak mówię, bez niego grozi nam niedobór witaminy D3, a bez niej z kolei
krzywice. Z drugiej strony promieniowanie ultrafioletowe pobudza organizm do wydzielania endorfin, czyli hormonów szczęścia, to po pierwsze. A po drugie, są też prace naukowe, które sugerują, że ekspozycja na ten rodzaj promieniowania jest w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego w momencie, kiedy dana osoba ma genetyczne predyspozycje do wystąpienia tej choroby. To jeżeli chodzi o dwa końce kija, a burki, w sensie te psy, a no na przykład to, że nie każde promieniowanie ultrafioletowe jest dokładnie takie samo jak inne i można je podzielić na zakresy, które będą w różny sposób oddziaływały na organizm człowieka. Długość fal promieniowania z zakresu ultrafioletu zawiera się w przedziale od 10 nanometrów do 360-400 nanometrów. Nanometr to miliardowa część metra. I teraz fizycy mogą rozróżnić ultrafiolet skrajny, daleki, pośredni i bliski. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przymiotniki te opisują odległość od zakresu światła widzialnego. Ale z biologicznego punktu widzenia ważniejszy jest podział na promieniowanie UVA, UVB i UVC. To ostatnie jest potencjalnie najbardziej niebezpieczne dla człowieka i w pewien sposób możemy powiedzieć, że to zrozumiałe. Wszystko dlatego, że jest ono w całości powstrzymywane przez atmosferę Ziemi, przez warstwę ozonową Ziemi i w efekcie życie nie musiało wyewoluować żadnych mechanizmów, które przed tym rodzajem promieniowania, przed tym zakresem promieniowania ultrafioletowego miałyby nas chronić. Dość powiedzieć, że jest ono wykorzystywane do sterylizacji przedmiotów, pomieszczeń, powierzchni, wszystkiego innego, zabija bakterie i tak dalej, ale podkreślam jeszcze raz, jest zatrzymywane przez warstwę ozonową, o ile jest ona w dobrej, moglibyśmy powiedzieć, kondycji. A ponieważ te czasy, kiedy wydawało się, że ta kondycja jest coraz gorsza, mamy za sobą i ostatnio doniesienia naukowe są takie, że jest z warstwą ozonową, może nie bardzo dobrze, ale w tym kierunku idziemy, to możemy skupić się na dwóch pozostałych rodzajach promieniowania, które już na nasz organizm bezpośrednio oddziałują, UVA i UVB. To drugie jest również częściowo pochłaniane przez warstwę ozonową, ale dociera do Ziemi. I w sumie dobrze, bo to ono napędza najwydajniej powstawanie witaminy D3 w naszej skórze. Ale z drugiej strony jest ono zdolne też do bezpośredniego niszczenia DNA. To znaczy, kiedy pada na podwójną helisę, te nici są w stanie się rozdzielić, mogą pewne fragmenty zostać w ogóle odłączone od reszty. Jeżeli takich zniszczeń jest bardzo dużo, to albo komórka umiera, albo uruchamiany jest genetyczny program jej śmierci, tak zwana apoptoza. To jest niedobre, ale długofalowo gorsza może być sytuacja, kiedy tych zmian, tych zniszczeń punktowych jest niewiele i uruchamiają się naturalnie funkcjonujące w naszych komórkach programy naprawcze, które próbują te helice uzupełnić i zespolić. Dlaczego długofalowo jest gorzej? Ano dlatego, że są to procesy, które w swej naturze są niedoskonałe i co jakiś czas może pójść coś nie tak, może dojść do punktowej mutacji. I w pewnym momencie takie punktowe mutacje mogą doprowadzić do na przykład zezłośliwienia się komórki. Mówiąc wprost, zdrowa komórka po zniszczeniu DNA spowodowanym czymkolwiek, w tym wypadku promieniowaniem UVB, może przejść mutacje, które sprawią, że stanie się komórką nowotworową. Promieniowanie UVA, które nie jest niemal zatrzymywane przez warstwę ozonową, również może uszkodzić DNA, ale nie bezpośrednio. Prowadzi ono do powstania reaktywnych form tlenu i azotu, czasami nie do końca poprawnie z punktu widzenia chemicznego, nazywanych wolnymi rodnikami. A te reaktywne formy tlenu i azotu mogą z kolei niszczyć różne cząsteczki organiczne, białka, lipidy. I tak na przykład promieniowanie UVA jest w stanie w skórze niszczyć kolagen, co prowadzi do starzenia się skóry. A ponieważ jest ono bardziej przenikliwe i na przykład nie jest w przeciwieństwie do promieniowania UVB zatrzymywane przez szkło, przynajmniej odpowiedniej grubości szkło, to można zaobserwować skutki takiego starzenia się skóry, fotochemicznego starzenia się skóry, kiedy spojrzymy na twarze zawodowych kierowców, którzy zawsze mieli połowę twarzy częściej narażoną na oddziaływanie promieniowania UVA. Ta połowa twarzy wygląda na starszą, na bardziej pomarszczoną, ale niekoniecznie na wyraźnie bardziej opaloną niż druga. Dlaczego? No żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wyjaśnić, czym jest opalenizm. No, generalnie możemy powiedzieć tak. W naszej skórze znajdują się komórki o nazwie melanocyty, które są w stanie wydzielać barwnik odpowiedzialny za naszą karnację. Ten barwnik nazywa się melanina i jego wydzielanie jest w pewien sposób zależne od tego, ile promieniowania ultrafioletowego nasza skóra, nasz organizm dostaje.
Kiedy na komórki działa promieniowanie UVA, dochodzi do uwolnienia melaniny zawartej w melanocytach. Jest ona w stanie przeciwdziałać chociażby tym reaktywnym formom tlenu, jednocześnie trochę przyciemniając nasz kolor skóry. Ale promieniowanie UVB mobilizuje melanocyty do tworzenia nowej melaniny. Więcej melanin to już wyraźnie ciemniejsza skóra. Opalenizna. No i skoro promieniowanie UVB nie przenika tak wydajnie przez szkło, a w zasadzie odpowiednia grubość szkła jest w stanie je zatrzymać, to ta połowa twarzy wystawiona na działanie światła słonecznego jest wyraźnie starsza, bo promienie UVA postarza tę połowę twarzy, ale niekoniecznie wyraźnie opalona. Cała zagadka jest rozwikłana. Z drugiej strony, tak gwoli ścisłości, trzeba powiedzieć, że zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB jest w stanie wywoływać tak zwane poparzenia słoneczne, a jeżeli ktoś z Was, generalnie z nas ludzi, chodzi do solariów, to musi zdawać sobie sprawę, że stosuje się tam lampy, które emitują promieniowanie UVA. Można tu jeszcze dorzucić wzmiankę o tym, że promieniowanie ultrafioletowe prowadzi do degradacji kwasu foliowego we krwi, a jest to substancja niezbędna dla rozwijającego się płodu. Dlatego naukowcy coraz głośniej mówią o tym, że kobiety ciężarne powinny unikać promieniowania ultrafioletowego. W trosce oczywiście o swoje przyszłe dziecko zauważono bowiem, że te pokolenia, które przychodzą na świat w momencie, kiedy aktywność słońca jest największa, żyją krócej i są mniej płodne. To tak w dużym skrócie i z tego dużego skrótu możemy wyciągnąć następujący wniosek. Nie ma potrzeby, żeby całkowicie unikać promieniowania ultrafioletowego, tak sprowadzać wszystko autentycznie, absolutnie do zera. To jedno, ale przesadzanie z nim to z punktu widzenia zdrowotnego też nie jest dobry pomysł. Opalenizna, pomimo że kulturowo jest obecnie uważana raczej za atrakcyjną, to jest jednak mechanizm obronny. No i ktoś tutaj podniesie krzyk, no skoro mechanizm obronny, to dlaczego mielibyśmy z niego nie korzystać? Ano dlatego, że jest to mechanizm obronny, który występuje po czynniku, który jest szkodliwy, w obawie przed tym, że znów będziemy na ten czynnik wystawieni. Czyli tak jakby bronimy się w momencie, kiedy pewne szkody już zostały wyrządzone. A chyba każdy zgodzi się, przynajmniej w tym wypadku, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. I zdawali sobie z tego sprawę nawet starożytni. Grecy stosowali oliwę z oliwek, Egipcjanie ekstrakt z ryżu, jaśminu i łubinu, a mieszkańcy Półwyspu Malajskiego pastę z ryżu, moczarki i rozmaitych przypraw. Od tysięcy lat wiadomo też było, że przed szkodliwym działaniem słońca chroni pasta z tlenku cynku i jeżeli mam być szczery, to na przestrzeni lat, a nawet wieków, to w tej kwestii niewiele się zmieniło. Ciągle mamy te dwa mechanizmy. Blokowanie dostępu promieni ultrafioletowych do skóry poprzez pokrywanie jej warstwą czegoś, co promieniowanie ultrafioletowe pochłania. Tutaj akurat mamy całą gamę związków chemicznych, bo tak się składa, że wiele wiązań, wiele substancji organicznych, które mają na przykład pierścienie aromatyczne, pochłania promieniowanie właśnie w zakresie ultrafioletu, albo pokrywamy skórę czymś, co ten ultrafiolet rozprasza. I tutaj w cenie wciąż jest ten sam od tysięcy lat tlenek cynku. Co prawda, ta druga grupa związków zwykle była bardziej widoczna, no bo tlenek cynku to jest taka biała pasta, ale obecnie dzięki rozwojowi nauki jesteśmy w stanie na przykład przeprowadzić ten tlenek cynku w nanocząstki. I te nanocząstki, kiedy pokryjemy nimi skórę, nie tylko odbijają promienie ultrafioletowe, ale też rozpraszają, czyli odbijają też na boki między sobą. Dzięki temu mniej promieniowania, a w zasadzie prawie w ogóle, nie dociera do skóry. Jesteśmy tak jakby chronieni warstwą miliardów malutkich tarcz, czy zwierciadeł bardziej. Co się zaś tyczy tych substancji organicznych, oczywiście ich bezpieczeństwo stosowania jest ciągle monitorowane, ciągle sprawdzamy, czy nie jesteśmy w stanie wykryć jakiegoś negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka, to po pierwsze. Staramy się, żeby stosować je wydajnie, czyli żeby na przykład były wodoodporne, niełatwo spływały z potem, żeby nie trzeba było często ich nakładać, żeby nie trzeba było nakładać ich dużo i tak dalej, i tak dalej. Coraz częściej myśli się też o tym, żebyś nie kumulowały się w środowisku i były biodegradowalne. I wiem, że są osoby, które niechętnie podchodzą do wielu kwestii związanych z szeroko rozumianą chemią, ale spieszę z wyjaśnieniem. Nie ma naukowych podstaw, aby obawiać się na przykład o to, że są one, i mówię tutaj o substancjach zawartych w filtrach, w stanie przenikać do krwioobiegu. Co więcej, ponieważ te nanocząstki cynku są, jak mówiłem, mniej widoczne niż kiedyś po prostu pasta cynkowa, czy zawarty w kremie z filtrem cynk, to coraz częściej korzysta się z takiego mechanizmu kombinowanego, czyli i w filtrze, czy w kremie są substancje, które będą pochłaniały
promieniowanie ultrafioletowe i takie, które będą to promieniowanie rozpraszały. I tutaj również nie ma na razie, prawdopodobnie nigdy nie będzie, ale nie ma naukowych dowodów na to, że jest jakiekolwiek ryzyko zdrowotne związane z korzystaniem z tego rodzaju filtrów. Natomiast jeżeli mamy już wybierać filtr, to warto zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czy jest on w stanie chronić zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Nie wszystkie filtry mają taką cechę, niektóre chronią tylko przed promieniowaniem UVB, to po pierwsze. A po drugie, warto też ustalić, jaki poziom ochrony nas interesuje. I tutaj dochodzimy do tak zwanego SPF-u, czyli Sun Protection Factor. Określa on, jak dużo promieniowania jest przez dany preparat pochłaniane albo odbijane. A więc jak szybko wystąpią efekty działania danego promieniowania. Mam tu na myśli promieniowanie ultrafioletowe. SPF 15 oznacza na przykład, że 1/15 promieni UV dociera do skóry. A więc efekt ich działania zaobserwujemy po czasie 15-krotnie dłuższym. Czyli jeżeli do oparzeń słonecznych dochodzi u nas na przykład bez filtra w południe w ciągu 10 minut, to zastosowanie takiej ochrony pozwoli wydłużyć ten czas do 150 minut, bo 10 razy 15 to właśnie 150. Ale tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, trzeba tego specyfiku odpowiednio dużo zastosować. Zwykle zaleca się, aby na centymetr kwadratowy skóry nanosić około 1,5-2 mg preparatu. Ponieważ przeciętny człowiek, taki człowiek przeciętnych rozmiarów, ma od 1,5 do 2 metrów kwadratowych tego narządu, mówiąc narządu mam na myśli skórę, to wymaga się od niego, aby stosować od 25 do 35, można 40 ml kremu o półpłynnej konsystencji. Podkreślam, na całe ciało i poświęcam temu czas, bo z badań wynika, że zdecydowana większość z nas stosuje takich preparatów za mało. Połowę, a nawet 1/4 zalecanej dawki. To pierwsza składowa sukcesu. Drugą jest odpowiednio częste nanoszenie takiego kremu z filtrem na naszą skórę. Zwykle zaleca się, żeby nawet co 2 godziny to robić, zwłaszcza jeżeli intensywnie się pocimy albo na przykład pływamy. I teraz warto zaznaczyć, że filtry czy kremy z filtrem, które określane są mianem wodoodpornych, tak naprawdę w 100% wodoodporne nie są, są tylko bardziej wodoodporne niż te niewodoodporne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że kremy o wyższym SPF, czyli o silniejszej ochronie, zatrzymującej więcej promieniowania ultrafioletowego, wcale nie działają dłużej. One są tylko silniejsze. Po trzecie, SPF należy odpowiednio dobrać do swojej karnacji. Osoby o ciemniejszej z natury skórze mogą sobie pozwolić na stosowanie filtrów z niższym współczynnikiem ochrony niż te o jasnej cerze w tych samych warunkach pogodowych. Podkreślę też, że warto zadbać o osobną ochronę oczu, bowiem promieniowanie UVA może prowadzić do tak zwanej zaćmy fotochemicznej i warto, żeby nasze okulary przeciwsłoneczne, poza tym tylko, że będą ciemne, miały też filtr promieniowania ultrafioletowego. To tak w trosce o to, żebyśmy na stare lata mogli cokolwiek widzieć. Warto też wiedzieć, że ponieważ promieniowanie UVA jest bardziej przenikliwe niż promieniowanie UVB, to jego poziom jest mniej więcej stały na przestrzeni całego dnia. Promieniowanie UVB najsilniej oddziałuje na naszą skórę, kiedy słońce jest najwyżej na niebie, bo wtedy ma najcieńszą warstwę atmosfery do pokonania i wtedy najsilniej powinniśmy zadbać o ochronę przed promieniowaniem UVB, ale UVA również chłodnym, ale słonecznym rankiem może na naszą skórę oddziaływać, może prowadzić do postarzania tej skóry, może niszczyć kolagen i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no nie ma jakiegoś takiego magicznego pstryczka, który by sprawił, że promieniowanie UV staje się niebezpieczne albo potencjalnie niebezpieczne tylko w lecie. Ono może nam wyrządzić szkody przez cały rok i na przykład, jeżeli jesteśmy nad wodą, ale jesienią, albo nawet na ośnieżonym stoku w zimie, to powinniśmy podwójnie o tym pamiętać, bo dostajemy nie tylko dawkę ze słońca, ale też porcję odbitą od tych bardzo jasnych i odbijających promieniowanie wszelkiego rodzaju powierzchni. Jeżeli w czasie opalania planujecie korzystać z takich udogodnień, czy w ramach przerwy od słońca, z takich udogodnień jak kąpiele w morzach czy oceanach, to warto rozważyć stosowanie kremów, czy w ogóle filtrów wodoodpornych oraz biodegradowalnych. Coraz częściej bowiem w pracach naukowych można przeczytać o negatywnym wpływie tego, co jest nas spłukiwane do mórz i oceanów na organizmy, które tam żyją. Na różnych płaszczyznach może dochodzić do fotochemicznej degradacji, może dochodzić do pochłaniania przez te organizmy nanocząstek tlenku cynku itd., itd. I oczywiście zachęcam do tego, żeby dbać o swoje zdrowie, najlepiej na wielu płaszczyznach. Ale jednocześnie
czyniąc, tak jak powiedziałem, warto nie być do przesady samolubnym i pomyśleć też o innych. I mówiąc inni, mam na myśli nie tylko ludzie, ale inne istoty żywe. Oczywiście nie musicie się do tej rady stosować, ale myślę, że fajnie by było, jakbyście przynajmniej to poważnie rozważyli. Do zobaczenia, do usłyszenia.